Czy likwidacja stanowiska pracy to wystarczający powód do tego, żeby zwolnić pracownika? Czy pracodawca musi się tłumaczyć, dlaczego zlikwidował konkretne stanowisko pracy? Jakie argumenty może podnieść pracownik w sporze sądowym przeciwko pracodawcy? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Opowiem Ci także, dzięki jakim błędom pracodawców najczęściej udaje mi się wygrywać sprawy sądowe dotyczące likwidacji stanowiska pracy, a także wyjaśnię pewne nieuczciwe praktyki, które są stosowane przez niektórych pracodawców w tym zakresie. Nie zabraknie także protipów, czyli podpowiedzi dla osób, które profesjonalnie zajmują się prawem pracy. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem i na co dzień pomagam pracodawcom oraz przedsiębiorcom działać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Ok, zaczynajmy, ale najpierw... Likwidacja stanowiska pracy jest wystarczającym powodem do tego, żeby zwolnić pracownika, nawet takiego, który jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Jest ona również wystarczającym powodem do tego, żeby wypowiedzieć warunki pracy i płacy takiemu pracownikowi i to zarówno w zakresie ograniczenia etatu, jak i całkowitej zmiany obowiązków takiego pracownika, a co za tym idzie, również jego wynagrodzenia. Stanowisko pracy w tym zakresie, w jakim dzisiaj sobie o tym mówimy, to zespół kompetencji i obowiązków danego pracownika. Nie możesz rozumieć stanowiska pracy jako biurka, czy jako miejsca, w którym on wykonuje swoje czynności służbowe, ale właśnie jako zakres tych czynności. Dlatego w sprawach dotyczących likwidacji stanowiska pracy kluczowe znaczenie ma zakres obowiązków pracownika. I ten formalny, pisemny, i ten faktyczny. Żeby dobrze zrozumieć to, kiedy mamy do czynienia z likwidacją stanowiska pracy, musisz sobie uświadomić, że zakres obowiązków pracownika ma pewne odzwierciedlenie w czynnościach czy też w aktywnościach samego pracodawcy albo zakładu pracy. No bo jeżeli pracodawca produkuje pewne towary, no to zatrudnia pracowników na produkcji. Jeżeli pracodawca ma dział kadr, który zajmuje się sprawami kadrowymi, no to zatrudnia tam pracowników, do obowiązków których należy właśnie zajmowanie się tymi sprawami kadrowymi. Z likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia wówczas, kiedy pracodawca albo ogranicza swoje aktywności, albo całkowicie z niektórych z nich rezygnuje. Na przykład zmniejsza zakres produkowanych towarów, a przez to redukuje ilość pracowników zatrudnionych na produkcji. Albo zupełnie rezygnuje z produkcji danych towarów, a swoją działalność ogranicza do dystrybucji towarów innych producentów. Z likwidacją stanowiska pracy spotkamy się także wówczas, kiedy pracodawca przenosi pewne te czynności na zewnątrz, czyli korzysta z outsourcingu. Na przykład zwalnia główną księgową, a dotychczas przez nią realizowane czynności zleca na rzecz zewnętrznego biura rachunkowego. Co więcej, i to jest pierwszy protip, z likwidacją stanowiska pracy mamy do czynienia także wtedy, kiedy czynności realizowane przez zwolnionego pracownika zostają polecone osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło. To też jest outsourcing. Tylko w takiej sytuacji ciężar ewentualnego procesu będzie rozkładał się nieco inaczej. Otóż sąd pracy może dojść do przekonania, że pracodawca zatrudniając nową osobę na umowę zlecenie czy na umowę o dzieło, obszedł w rzeczywistości przepisy zobowiązujące go do zatrudniania w oparciu o umowę o pracę. Innymi słowy, może ustalić, że ta umowa zlecenie czy umowa o dzieło w rzeczywistości jest umową o pracę, a wtedy okaże się, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna. Jaka jest tego konsekwencja? Otóż zwolniony w ten sposób pracownik może domagać się wypłaty odszkodowania, a nawet sąd może przywrócić go na poprzednie stanowisko pracy. Pamiętaj o tym, że sąd pracy nie będzie oceniał, czy decyzja pracodawcy o likwidacji stanowiska pracy była usprawiedliwiona ze względów biznesowych czy organizacyjnych. Oznacza to jednocześnie, że pracownik nie może domagać się odszkodowania albo żądać przywrócenia do pracy tylko dlatego, że uważa, że decyzja o likwidacji jego etatu jest błędem. To pracodawca wybiera sposób, w jaki prowadzi swoją działalność. Sąd pracy będzie interesował się tylko tym, czy likwidacja stanowiska pracy rzeczywiście miała miejsce, czy jest to fakt prawdziwy i tylko tego powinna dotyczyć argumentacja pracownika. Ze specyficzną sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, kiedy pracodawca tylko ogranicza realizowanie niektórych czynności, na przykład zmniejsza produkcję, więc ogranicza zatrudnienie pracowników na tych samych etatach. Musi zwolnić tylko niektórych z nich. I właśnie w takiej sytuacji pracodawcy popełniają duży błąd, dzięki któremu udało mi się już parę razy wygrać tego typu sprawę przed sądem pracy. Otóż jeżeli pracodawca jest zmuszony do tego, żeby wybrać spośród większej grupy pracowników osoby, wytypować te osoby do zwolnienia, to musi wskazać im, dlaczego wybrał właśnie te osoby. Co więcej, jeżeli rozwiązuje umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to już w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę te powody powinny być wskazane. Takim powodem może być na przykład najkrótszy staż zatrudnienia, najgorsze wyniki, brak określonych kwalifikacji. Powód, czy też jak to się określa w orzecznictwie, zastosowane kryterium powinno być obiektywne i sprawiedliwe i to właśnie będzie badał sąd pracy. Jeżeli pracodawca nie wskaże tego powodu, a tak się zdarza, albo ten powód będzie niesłuszny lub niesprawiedliwy, to zwolnienie okaże się niezgodne z prawem. Nie muszę pewnie też wspominać, że zastosowane kryterium powinno być prawdziwe, to znaczy jeżeli uważasz, że pracownik miał najsłabsze wyniki, to dobrze by było, żebyś potrafił to udowodnić. Obiecałem Ci opowiedzieć o pewnych nieuczciwych praktykach stosowanych przez pracodawców, z którymi spotkałem się reprezentując pracowników przed sądem pracy. Otóż niektórzy pracodawcy udają, że mimo iż zrezygnowali z wykonywania określonych czynności, to wcale nie zlikwidowali stanowiska pracy. Natomiast inni twierdzą, że zwolnili pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy, które tak naprawdę nie zostało zlikwidowane. Dziwne? Żeby to zrozumieć, musisz wiedzieć, że pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 osób i zwalnia pracownika właśnie z powodu likwidacji stanowiska pracy, to musi wypłacić mu odprawę, której wysokość może w niektórych przypadkach sięgać nawet trzykrotności wynagrodzenia. Natomiast jeżeli pracodawca nie zatrudnia tych 20 osób, to likwidacja stanowiska pracy jest bardzo często wygodnym pretekstem do tego, żeby pozbyć się jakiegokolwiek pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas nieokreślony, który nie odpowiada pracodawcy, nawet ze względów osobistych. Mówimy wtedy o pozornej likwidacji stanowiska pracy. Będzie tak najczęściej w sytuacji, kiedy na miejsce osoby zwolnionej pracodawca przyjmuje kogoś innego, a osoba ta, mimo że nazwa stanowiska nieco różni się, to jednak ma ten sam albo bardzo podobny zakres obowiązków do obowiązków osoby zwolnionej. Wówczas porównanie przed sądem pracy obowiązków obu tych osób bardzo często prowadzi do wykrycia pozornej likwidacji stanowiska pracy, a to skutkuje wygraną pracownika. W takich sprawach kluczowe jest prześledzenie tego, co stało się z obowiązkami zwolnionego pracownika. Jeżeli pracodawca zupełnie zrezygnował z tych czynności, które miał wykonywać pracownik, albo też przeniósł je na zewnątrz struktury organizacyjnej, to wówczas likwidacja jest prawdziwa. Ale jeżeli obowiązki te trafiły do innych pracowników, a jednocześnie w danym dziale czy w danej komórce organizacyjnej zwiększono zatrudnienie, to likwidacja może okazać się pozorna. W tym miejscu kolejny protip dla osób, które profesjonalnie zajmują się prawem pracy. Otóż pracownikowi będzie znacznie trudniej wykazać, że pracodawca dokonał pozornej likwidacji stanowiska pracy, jeżeli część jego obowiązków zostanie przekazana jego przełożonemu, a pozostała część na rzecz nowo zatrudnionego pracownika. W takich sprawach pracodawcy argumentują, że pewna część obowiązków pracownika była na tyle istotna, na tyle złożona, że wymagała powierzenia komuś o znacznie wyższych kwalifikacjach niż zwalniany pracownik. Dlatego obowiązki te idą do przełożonego. Natomiast pozostała część czynności, które ten pracownik wykonywał, nie jest aż tak złożona, dlatego pracodawca mógł zatrudnić osobę o niższych kwalifikacjach i za niższe wynagrodzenie. Wówczas wygląda to w ten sposób, że przed zmianami w dziale był kierownik i na przykład specjalista, a po zmianach mamy kierownika ze zwiększonym zakresem obowiązków i asystenta w miejsce stanowiska specjalisty, które zostało zlikwidowane. Tą konstrukcję dużo łatwiej jest obronić niż wówczas, gdy pracodawca tylko zmieni nazwę stanowiska. I od razu drugi protip, tym razem dla pracodawców działających w ramach grupy kapitałowej. Pamiętajcie, że jeżeli zlikwidujecie etat w jednej z powiązanych spółek i utworzycie tożsame stanowisko w innej spółce wchodzącej w skład grupy, to taka likwidacja stanowiska pracy również może zostać uznana za pozorną. Druga z nieuczciwych praktyk, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dotyczy większych pracodawców, którzy są obciążeni obowiązkiem wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Otóż czasem tacy pracodawcy nie chcą wypłacać tej odprawy, dlatego zwalniają pracownika pod pretekstem zupełnie innej przyczyny, mimo że tak naprawdę jego stanowisko pracy jest likwidowane. Mamy wówczas do czynienia z taką ukrytą likwidacją stanowiska pracy. Jeżeli pracownikowi w takiej sytuacji uda się wykazać przed sądem pracy, że przyczyna, dla której został zwolniony, była nieprawdziwa, a jednocześnie, że jego stanowisko zostało zlikwidowane, może liczyć na wypłatę zarówno odprawy, jak i odszkodowania, a więc łącznie nawet do 6 wynagrodzeń. Również w takiej sprawie kluczowe znaczenie będzie miał zakres obowiązków pracownika, a także struktura organizacyjna pracodawcy. Pamiętajcie, że sąd pracy może uzyskać te informacje bezpośrednio od pracodawcy albo zobowiązując go do przedstawienia określonych dokumentów, w tym także do przedstawienia zakresów obowiązków innych pracowników w dziale, a także może przesłuchać te osoby w charakterze świadków na okoliczność faktycznych obowiązków, jakie wykonują. Jeżeli pracodawca nie udowodni, że jakieś inne osoby przejęły obowiązki zwalnianego pracownika, to wówczas może przegrać. To tylko wstęp do zagadnień związanych z likwidacją stanowiska pracy. Napisałem na ten temat kilka artykułów i na moim blogu www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl, a także na stronie firmowej. Linki do tych artykułów znajdziesz poniżej w opisie. Jeżeli podobał Ci się ten film, uznajesz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górze, a jeżeli w ogóle interesują Cię takie informacje dotyczące prawa pracy, to zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.